oszczędzania wody i energii wśród uczniów ZSC jest duża? Jak myślicie? Sprawdźmy. Czy ty i członkowie twojej rodziny oszczędzacie wodę i energię? Tak. Tak. Jak miło słyszeć, że jest wśród nas duża świadomość oszczędzania wody i energii. Ja im nie wierzę. Sprawdźmy. Proszę bardzo, zobaczmy, jak zachowują się uczniowie w szkole. Światło się świeci. Chyba nie ma co czekać, że ktoś je zgasi. O proszę, pani woźna gasi. Sprawdźmy łazienki. Proszę. Światło zgaszone, krany zakręcone, papier na swoim miejscu. Zobaczmy łazienkę chłopców. Chłopcy, mały minus. Nie mały, ale duży minus dla chłopaków. Jak to jest z tym oszczędzaniem wody i energii? Czy zawsze oszczędzanie jest spowodowane naszymi korzyściami finansowymi? Dlaczego oszczędzamy wodę i energię? Bo tak postępują ekolodzy. Bo w innych krajach ludzie muszą daleko chodzić po wodę, a energia po prostu dużo się płaci. No, w innych krajach po prostu nie mają dzieci na przykład co pić. Dlatego potrzebna jest po prostu woda. Nie my nie marnować te pieniędzy. Dziękuję. Niestety, ekoludku, muszę ci przyznać rację. Z tą naszą świadomością ekologiczną nie jest dobrze. W takim razie cieszę się na dzisiejszą debatę. Czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci. Dla TV ZSI Aleksandra Gołębiewska. I ekoludek.